tym odcinku wydarzy się dużo. Naprawdę dużo. To jest moja córka, Beata. Jak widzicie, zamach na pierwszą damę telewizji TVN. O rany, a to jest takie twarde i tak musi być? Uważajcie tylko na ręce. Tragedia. Będzie cięciem mięsa piłą do drewna. Czy ona po prostu uważa, że ty nic nie potrafisz i cię odsuwa od wszystkiego i nie pozwala ci sprzątać, tak? Na przykład. Ale dlaczego? Bo ona tu rządzi. Tak. I tak te okna są przewidziane na wiosnę do przemalowania. Ale brudne nie mogą być. To nie jest absolutnie jej działka. Absolutnie nie. Trzeba to załatwić. Załatwimy. Jeżeli można, to do głosu. Dramaty i to nie tylko te kuchenne. Także zapraszam do oglądania. Częstochowa, słynąca z klasztoru na Jasnej Górze i tłumu pielgrzymów, z których niewielu poznaje miasto, nie mówiąc już o jego okolicach. A może warto? Wystarczy przecież przejechać zaledwie kilkanaście kilometrów, aby w pobliskich Nieznanicach przenieść się w czasie i zjeść obiad w prawdziwym pałacu. Zwłaszcza, że tutejsza kuchnia też robi wrażenie, oparta na przepisach z Francji, w której wiele lat spędziły właścicielki. Niby pałac, ale nie dajcie się zwieść, tam nie będzie żadnej księżniczki, co najwyżej może być smok. Rządzą obie, matka i córka, ale tak naprawdę to mama decyduje o wszystkim. Specjalnością Beaty no nie jest gastronomia. Ona tutaj przyjechała, żeby zajmować się głównie wellness i spa. Tyle jeśli chodzi o wersję pani Elżbiety, bo Beata ma jednak nieco inną. Ja jej już prosiłam 100 razy. Usiądziemy razem i musisz mi szkolić. A ta pani to trochę mówi tak po bagietkowemu, tak wiecie, oddaj fartucha. Prosiłam, pytałam, nie biło. Walka o władzę to nic nowego w dziejach świata. Odbywa się jednak często kosztem osób postronnych. Beata mówi, zrób to i tamto, za pół godziny wpada szefowa. Nie, nie rób tego. Ja, wie pani, Elżbieta, Beata mi kazała robić, ale co ona opowiada? Więc stanęłam, wie tak, proszę się dogadajcie między sobą i przynieście mi jedną odpowiedź. Bo ja nie mogę słuchać dwóch szefowych. Proszę się zdecydować, bo już mnie poniosło po prostu w momencie. No po ileż można ta tak, a ta tak, no i co? No i jajco, że tak brzydko się wyrażę. To są kuchenne rewolucje, jesteśmy już do takich rzeczy przyzwyczajeni. Rodzinne niesnaski zniechęcają klientów, nawet tych najbardziej wytrwałych. Nie wrócą ci klienci, co byli. Było naprawdę masa pracy było. Grill za grillem, grilla po poganiu. Jaka smutna muzyczka tam w tle gra, co najmniej jakby ktoś umarł, a to tylko klientów w pałacu brak. A teraz no, niedziela, nawet telefon nie zadzwoni. Pustki na sali i głucha cisza w słuchawce mają swoje wstydliwe uzasadnienie. Pani Elżbieta jest co do porcji skąpa, o. Ciągle tniemy te porcje, one są ciągle mniejsze, one są ciągle za małe, klient ciągle wychodzi niezadowolony. Wielu klientów z tego powodu nie wracało. Wyjeżdżali niezadowoleni, w trakcie całego swojego pobytu zgłaszali wielokrotnie nam uwagi, że są głodni. W tak pięknych okolicznościach do pałacu przybywa Magda Gessler, jak zawsze głodna sukcesu. Tymczasem przed nią być może ścisła dieta. To jest naprawdę najgorszy scenariusz, jaki może być. Nie dosyć, że jedzenie niedobre, to jeszcze mało. Pałac w Nieznanicach. Dobra nazwa. Ja go nie znam i nigdy o nim nie słyszałam. Idę się dowiedzieć, jaka jest jego historia i po co mnie tu zaprosili. No jak to po co? Jest królowa, to i pałac musi być. Proszę bardzo. Dziękuję. No, kuchnia francuzująca. Dobra, zobaczymy. Cukinia duszona z wędzonym pstrągiem i te pieczarki faszerowane. Jagnięcina po prowansalsku. Dobrze? Mhm. Powinno być dobre. Zobaczymy. I mamy, więc. Cukinia z pstrągiem. Teraz. Jagnięcina. Tak. Dalej. Pieczarki faszerowane. Mhm. Okej, okay. Kolejność rozumiem, że tak jak mam zaznaczyłam na kartce. Czyli najpierw dajemy przystawki, a później drugie, no. Tak jak... No tak, no to zupełnie inaczej niż zwykle się podaje. Przecież przystawki się podaje na końcu. Zawsze się daje, nie? Dobra, weź tą kartkę tam już. Na dzień dobry Magda Gessler nikogo w kuchni nie zaskoczyła. Będzie normalnie. Jak zawsze się daje. O, właśnie tak się daje. Żeby się klient zachwycił, ale przypadkiem nie nasycił. Proszę, cukinia. To? Proszę bardzo, cukinia z pstrągiem. I serio, to jest ta porcja? I ile to kosztuje?
Kapitalne, udekorowane tragicznie. Jak widzę paprykę i oliwki i wszystko zielone, to mnie po prostu trafia. Cukinia z mentonem strągiem jest zaskakująca, przepyszna. Mogę. Szapowa. Jest pyszna. Poczekaj. Pierwsze pochwały chyba zasłużone, skoro nad kolejną potrawą z prawdziwą troską pochyla się tyle osób. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze nie ma co chwalić, bo zaraz wszystko pierdyknie. Na pół, no i na każdym sypał. Cukinia jest pyszna i będzie chyba zjedzona do końca. Pieczarki mamy? Tak. Faszerowane ze szpinakiem. I mocerem. Mrożonym. Mrożonym. Smacznego, dziękuję. Brakuje tylko merci, voilà, bon appétit. Prawdziwy wersal. Co to? Takie faszerowane mozzarellą i szpinakiem. Orany. Jak myślicie, to orany to było takie pozytywne orany, czy bardziej takie orany? Kary? Tak. Dlaczego? Co to ma do szpinaku i do mozzarelli? Nie mam pojęcia. No niesamowite, powiem szczerze zupełnie. W życiu czegoś podobnego nie jadłam. A co ja mówiłem? Nie chwalmy ich za wcześnie. No i mamy efekt. Proszę dalej. Na pieczarki. Łukasz, przyprawiasz ten szpinak, kary, sypiesz tam trochę do niego? Tak. Dobra, dalej, coś mam dalej? Tak. Ostatnie danie. Ostatnia deska ratunku. W tej roli Jagnię... Tak szybko? Proszę bardzo, Jagnięcina po prowansalsku. O rany, a to jest takie twarde i tak musi być? Jest! Tragedie. Są dania udane i mniej udane. Chciałabym w ogóle nieudane. Ale koszmar. Jagnięciny się nigdy nie podaje tak wysmażonej. Nigdy, nigdy. Przestępstwo. A to jest w ogóle baran. Taka tam leciutka podeszwa. Strasznie nierówne są te dania. Niektóre są naprawdę wykwintne, niektóre są okropne. Idę do kuchni. Z tym daniem, które mnie najbardziej zadziwiło. A panie robią tak, jak czują, nie? Więc tak. Są niektóre dania, które są fantastyczne. I bardzo mi smakowała cukinia z pstrągiem. Natomiast to jest jakieś szataństwo. Dlatego, że to curry tak zabija szpinak i mozzarellę, że w zasadzie w ogóle nie ma po co dodawać szpinaku i mozzarelli. Czyli niepotrzebne curry. Nie, kompletnie. Ale o wszystkim jutro. Bardzo mi było państwa poznać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dobranoc. No i Madzia niezadowolona, nie najedzona i teraz na szybkiego cheeseburgera do McDonalda. Czeka mnie tu ciężka robota archeologa. Muszę odchwaścić wszystkie elementy kuchni lokalnej, zdjąć z cudownej kuchni francuskiej, która gdzieś tu istnieje. Jutro zaczynam moje latanie. Moje latanie? Czyżby Magda Gessler była czarownicą? Pałac w Nieznanicach. Dzisiaj do poznania. Od środka, od kuchni i od strony właścicielskiej. Idę zobaczyć, co tam słychać. Nieznanice. Cóż za nazwa. Dobrze wszystkim. Dzień dobry, czy mogę prosić o panią właścicielkę? Już proszę. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo mi miło, pani Elżbieto. Krajobraz się trochę tak upiększył. Trochę upiększył, wybielił. To wszystko państwa? Tak, to jest 3,5 hektara. Masakra, jeśli oni tego nie dzierżawią, a jest to ich to zazdroszczę, naprawdę. Na tej posiadłości się zgubić można. Dobra, bardzo mi miło. Miałam... O Boże! To jest ręka masażystki. Pani jest masażystką? Tak. Pokażcie, co macie. To jest początek XX wieku, prawda? Tak. 1905 czy 1914. Cała stolarka jest oryginalna. No to bardzo ładne jest. Właśnie, więc się zachowało. Potem się wydało jakieś elementy takie lat 70, które trochę zrujnowały estetykę tego miejsca. Teraz prosimy bardzo do sali komikowej. Powiedzcie mi, kto wpadł na pomysły takich
złych kolorów do tego pałacu. One się zajmują teraz kolorami, a ja się zastanawiam, ile to wszystko musi być warte. My żeśmy ostatnie lata mieszkali na południu Francji. W Prowancji, to widać po brusach. Tak, w Arles. I stąd chcieliśmy przenieść właśnie trochę kolorów do tej szarej Polski. Bo tylko, że zapominamy, że w Polsce nie świeci słońce w okna, tylko nie świeci nic. Bardzo no, często. Bardzo mało. I w tym kolorze po prostu umieramy, tak? Ze smutku. Nie, ten kolor jest taki bardzo relaksujący. Ja wiem, że wy inaczej to czujecie, ale jeżeli ma to działać i ma mieć gości, to się musi zmienić. No to co? To wszystko teraz robimy na różowo i robimy z tego pałacu kiełbasiarnię. Jesteśmy gotowe na zmiany. To ja już się bardzo cieszę, że jest taka pierwsza propozycja, komitek jest przepiękny. Zaprosi mnie pani do kuchni. Już trochę wczoraj poznałam tą kuchnię. Proszę bardzo, tutaj jest dalszy ciąg zaplecza. Kasia, Łukasz. Dzień dobry. To Łukasz, o dzisiaj ugotowałeś jarzynową? Krupnik. Ja będę próbować. Ja jestem tak mile zaskoczona, że jest czysto. Personel dba o to. Rozumiecie, że mały personel może w takim ogromnym miejscu dbać o czystość, a niektórzy w knajpach w kuchni, która ma metr na metr, nie potrafią zachować czystości. Niesamowite. Bardzo czysto i bardzo przyjemnie. Bardzo ładnie zorganizowana kuchnia. Kto to gotuje? Czy pani wymyśla dania? Czy jak to jest? Na początku tak. W pierwszych latach. One mocno zwyrodniały. Znaczy, mocno się zakręciły w jakąś stronę, bardzo nie francuską. Ja prowadziłam we Francji hotele i restauracje. Mhm. Na samym początku mieliśmy kuchnię prosto z Francji, że tak powiem. I okazało się, że nie bardzo to pasowało gustom klienteli tutejszej. I żeśmy siłą rzeczy zeszli na kuchnię bardziej polską. No tak, ale ona nie jest polska tak naprawdę. No, tu jest taka mieszanka w tej chwili. Chciałam, żebyście mi wszyscy powiedzieli, co wy myślicie, dlaczego to tak idzie, jak idzie, czemu nie idzie lepiej. No co no, małe porcje, niedobre, drogo i jakoś to tak wygląda, pani Magdo. No, słucham panią. Może zła reklama, brak reklamy. No nie wiem, ceny. Ceny są zajebiście, nie są wysokie. Nie są. Nie. Jeśli gdyby były porcje duże, to ceny są ok. Porcje muszą być większe. Absolutnie zdecydowanie większe, tak. Jest personel, pomieszanie z poplątaniem. Trzeba to wszystko wyprostować. No. Uff, taka rewolucja to jednak męcząca sprawa. Pora na zasłużony odpoczynek przy herbatce. Może herbatka z prądem, bo te panie są tak przestraszone, że hej. Zabieram cię stąd. Bardzo proszę. Powiedz mi. Tak. A co tu chodzi? Okna nie malowane od wielu lat. Jest brudno. Nie wiem, jak długo. Jest brudno. Jest, my to wiemy. Na salach jest brudno, w kuchni jest czysto. Czy to jest czystość na mój przyjazd? Nie. Nie, nie. Kuchnia... Ta kuchnia jest poukładana. Tak, tak, dokładnie. Są zorganizowani. Natomiast jeśli chodzi o salę, chciałyśmy właśnie w związku z pani przyjazdem myć wszystkie te okna i doprowadzić do porządku. Nie, nie. Nie, decyzja szefostwa, nie myjemy. Mega dziwne, co? Bo z reguły jest odwrotnie, że to w kuchni jest syf, a na zewnątrz jest czysto, a tu jest w ogóle tak jakoś pomieszane. Nie myłyśmy. Szefostwo, robiłyśmy... czyli brudne. Tak. Ale chciałam zobaczyć, jak jest to brudne. Bardzo brudna. Bierzemy dwie filiżanki różne z różnymi preparatami i próbujemy, tak? Cała sytuacja przypomina mierzenie cukru w cukrze. Bo ile jest brudu w brudzie? Jezus Maria. To może wielokrotnie staramy się. To ja poproszę tak. Poproszę całą nałogę o wymycie okien. W tej chwili panią właścicielkę, jedną, drugą, trzecią kucharkę. Czy mogę was wszystkie prosić do pomocy? Zaczynamy od wspólnej integracji. Myślę, że podstawa, żeby zacząć tutaj jeść obiad, kolację czy cokolwiek. Integracja polega na myciu okien pewnie. To jest dopiero pomysł nie szablonowy. Panie zaczną od mycia okien. Jeśli my mamy robić porządek dekoracyjny, to pierwsza rzecz, tak jak kuchnia jest bardzo czysta, to tu jest po prostu bardzo brudno. Pani Magdo, i tak te okna są przewidziane na wiosnę do przemalowania. Ale brudne nie mogą być. Mogą być stare, mogą być połamane, ale brudne nie mogą być tam, gdzie się je. A do wiosny mam trochę czasu, jeszcze chcemy trochę parę gości przyjąć. Jak gość to widzi, to myśli, że w środku w kuchni tak jest, a w kuchni jest idealnie czysto. Także zapraszam,
Ja poproszę również załogę kuchenną. Wszystkich absolutnie do mycia okien. Każda szmatka, mleczko i do roboty. Aha, czyli zgadłem, że to będą okna myć. No i to mi się podoba. Zaczyna to być białe. Brawo panie, bardzo panią dziękuję. Efekt piorunująco dobry. Dziękuję. Jak we wszystkim. W ramach czyszczenia to już wszystko. Teraz warto przyjrzeć się bliżej, co się dzieje w kuchni. Niech pani mi powie, jakie pani by zrobiła zmiany, żeby to było dobrze. Żeby mnie nie krytykowano, że za dużo. Jednak gość musi dostać pełen talerz, bo jesteśmy w Polsce. Właśnie, ale ja też to tłumaczę szefowej. Przy tych cenach nie może być inaczej. A no, widzi pani, a ja zawsze słyszę nie. Za dużo zdejmij mi to. No dobrze, no ale taki jest schabowy wydany, nie można mniejszego wydać. Ale to ja nie kumam na przykład tego podejścia. To co, to źle, że ktoś duże porcje dostanie? Przecież co oni zrobią z resztkami, których nie wydadzą? To lepiej, żeby klient się najadł po prostu za dużą cenę. A no widzi pani, a ja zawsze słyszę nie. Za dużo zdejmij mi to. No dobrze, no ale taki jest schabowy wydany, nie można mniejszego wydać. A każe mniejsze? I to obcie na kawałek? Nie, ale później nas wyzywa po wydaniu. Oszalałaś. Kto to mi zje za dużo? Zabierając jedzenie ludziom i oszczędzając, nie doprowadzimy do rozwitu żadnej firmy. Trzeba to zrobić. Właśnie, i to każdy sobie powinien zapamiętać, kto otwiera restaurację. Że dając małe porcje za jakąś dużą opłatą, którą ludzie się spodziewają, że dostaną coś naprawdę wypasionego, to sami sobie robicie krzywdę. Załatwimy. Jeżeli można, to by było super. A ja was poproszę, cały zespół, halo, wszyscy. Ja chciałam tylko powiedzieć tak, pani Elu, niech pani zobaczy, jakie pani ma czyste oczy. Widzę i podziwiam. Pod tymi oczami patrzymy na świat przez okno. Chciałam jakby zwrócić uwagę, że... Wyczyszczone okna pierwszy raz od 200 lat. Może ludzie po prostu nie widzieli, co jest w środku przez te okna. Wiecie, podchodzili do okna, widzieli, kurczę, jakiś brud i tak... Nie, to chyba jakieś opuszczone jest. A tam się okazuje teraz, że ta cała restauracja tam jest. I mały szczegół, a jaka duża różnica. Na dzisiaj dosyć ćwiczeń. Robimy spoczni. Państwu bardzo dziękuję za dzielne mycie okien. Dziękujemy. Dla kogo spocznij, dla tego spocznij, ale chyba nie dla wszystkich. Bo przed panią Elżbietą jeszcze trudna rozmowa. O, pani Ela trafiła na dywanik. Będzie ochrzan 100% za to, co powiedziała tam ta kucharka. 100%. Dobrze, pani Elo, niech pani mi powie, jak to jest, że wszyscy mówili pani, że okna są brudne, pani ich nie umyła. Jak to jest? Świadomo, że ja przyjeżdżam, widzę takie rzeczy. Masz wstyd. Pani Magdo, przede wszystkim ja nie myję okien, nie ode mnie to zależy. To jest... Ale pani jest właścicielką, pani... Jak to nie od ciebie, kobieto, to zależy? A od kogo? Jak ona jest właścicielką, to od kogo to zależy? Szczególnie, że ona nie... Tam wcześniej było wspomniane, że ona nie pozwalała myć tych okien. To nawet jakby to nie od niej zależało, to i tak zależy od niej, bo to ona wydaje polecenia. Jak coś pani źle zrobią w kuchni, to pani zwraca na to uwagę, prawda? No, jasne. Przez tym pomniejsza pani port jest tego, co słyszałam. Non stop. Tak. Ale to jest bardzo duży błąd. Tak, do tego się przyznaję, bo uważam, że... No to nie będzie gości. Chodzi o to, że kotlet musi mieć 200 gramów, nie 150. Mm-hmm. I on musi być naprawdę duży i imponujący. No, kotlet. Właśnie, jak idziecie do knajpy, i mówiąc knajpy, mam na myśli restauracje, bary, to jest jakby takie słowo uniwersalne bardzo. Jak idziecie do knajpy i widzicie i zamawiacie kotleta, to nie chcecie dostać takiego kotleta małego, który ma 5 cm na 5 cm. Spodziewacie się, że dostaniecie takiego dowalonego wielkiego kotleta. I tego pewnie też się spodziewają ludzie idący do takiego miejsca. Kotlety teraz, bo mają całą paniarkę i w tym to mają 200 gram. Tak, no ale chodzi o to, żeby mięsa było 200 gram. I wtedy myślę, że będzie pani miała gości. I tak ludzie są niezadowoleni. I w tym momencie tracimy... Wszystko. Znaczy w tym momencie możemy zamknąć restaurację. Ja wiem, tak. Akurat wiem. Kuchnia jest taką częścią ciepłą, z którą chyba będzie można zrobić kapitalne rzeczy. No bardzo byśmy sobie tego życzyli. Musi pani mi pomóc. Pani nie będzie tam wchodzić. Nie muszę, ale ktoś musi to poprowadzić. A z córka? Nie. Jezu, jaka to była szybka odpowiedź. Ktoś to musi odprowadzić, a córka nie. Nie, nie, tylko nie córka. Skąd taka reakcja? Co ona nie ufa tej córce? Nie zna się na kuchni, nie lubi jeść. Nie, owszem, lubi jeść, ale to nie jest absolutnie jej działka. Absolutnie nie.
Panie Elu, no dziękuję bardzo. Fajnie, że pani ma zespół, bo bez zespołu tutaj byśmy nic nie zdziałały. A tym zespołem czuję, że możemy powojować. Dziękuję. I myślę, że z panią mogę trochę powojować. Dziękuję bardzo. I zaczęły się prawdziwe porządki w pałacu. Taki dzień. Przez okno można dojrzeć cały świat, a może świat zobaczy pałac i to, co się w nim dzieje. Od jutra czyszczenie chwastów w kuchni. Jest ich dużo, ale perspektywy są. No, tylko że nadal mamy taki, mam wrażenie, opór ze strony właścicielki, która tak średnio chce cokolwiek zmieniać. Tak jakby wystarczyła jakaś większa reklama po prostu od telewizji, ale tak średnio cokolwiek byśmy to zmienili. Pogoda na niepogodę. W zamku cała masa kobiet i mam nadzieję, że ta pogoda wpłynie na ich życie. Tak dobrze, wszystko będzie smaczne i piękne. Idę zobaczyć, jak to wygląda. Ja mogę prosić wszystkich. Ci ludzie wyglądają, jakby po prostu przyszli na ścięcie. Niby się tak uśmiechają, ale to jest taki śmiech, taki nerwowy. Naprawdę, oni czują respekt przed Magdą Gessler. Mam takie pytanie. Jak ja zmienię to wnętrze? No na pewno chodzi o, żeby nie biło firanki, chociaż więcej światło. A jaki kolor będzie? Waniliowe, coś czuć delikatniejsze. A, waniliowe, dobrze. Słucham, ciebie? Myślę, że coś typu jagodowe lato, nie wiem. A ty? Brzoskwinie. Uuu, gacie. A ty, madam? Ja myślę, że stylu takim bardziej francuskim. Wiecie, jaki to by było zarąbiste, jakby nagle Magda Gessler wchodzi i mówi: wszystko malujemy na czarno. Wszystko malujemy na czarno, a restauracja się będzie nazywała Piwnica. To byłby był przełom. Przełom. Nie ma czegoś takiego w Polsce, jestem pewny. Klasycznym. W jakichś takich, no, jasnych, kremowych barwach. Raczej wszystko będzie stonowane w kawie z mlekiem. To będzie klasyczny styl pałacu francuskiego. Będzie coś w rodzaju oranżerii, coś, co będzie udawało oranżerię, czyli bardzo dużo zieleni, prawdziwej i nieprawdziwej, jakiej to zobaczycie. Będziemy starali się zachować charakter tego miejsca z 1913 roku, żeby przypomnieć, jak tu było kiedyś pięknie. I zobaczymy, czy ja to wymyślę tak, że ludzie się w tym miejscu zakochają. Ciekawe, czy to Magda Gessler głównie nad tymi pomysłami myśli, czy oni mają na przykład takiego projektanta wnętrz chociażby, który robi to za nią. Jestem ciekaw, jak to działa. Nie wiem, czy państwo się zgadzają na takie zmiany. Myślę, że kierunek jest dobry, bo pasuje właśnie do wnętrz pałacowych. Idziemy wszyscy na spacer. Zapraszam na wiosnę do ogrodu. Tam się będziemy sprawdzać. Proszę bardzo. Muzyka taka, jakby tam miały być jakieś zapasy w błocie. A takie coś też chętnie bym zobaczył. Może objaśnię tutaj na tarasie, bo będzie najprzyjemniej. Na czym to ma polegać? Teraz tak, każda z pań wybierze swój zespół. Jedna po jednej osobie. Proszę, pani Elu, pani pierwszy. Łukasz. Pa, Ula. Wybór. Może oni naprawdę się będą tam napierdzielać w błocie zaraz. Bo i stawka jest wysoka. Każda z właścicielek będzie się starała przekonać Magdę Gessler, że lepiej zna zespół i sprawniej potrafi nim kierować. Idziemy. Patrz te. Tam są piły i są drwa. Która ekipa szybciej i więcej drew przepiłuje na pół? Start! Szybko, kto szybciej? Tylko żeby sobie krzywdy nie zrobili tymi piłami, bo to ostre, brudne. I teraz w ogóle one muszą najpierw pomyśleć, za co się zabrać najpierw. Co tu zrobić? Jak to w ogóle, jak podejść do tematu? Brawo! Widać, że zwycięstwo pomaga Beacie poczuć się pewnie z tak zgranym zespołem. Znam dość każdą osobę tutaj i wiem, te, które mają ten punch, ten chęć do działania, że jest robota, nie ma problemu, wyrzymy się za rękę, ho, ho, ho i... Jak mi się podoba ten akcent tej pani, jest pani, ale się tego słucha. No, zwycięstwa wiosny nie czyni, więc bardzo proszę, szybciutko, bo nie damy rady. Szybciutko. Pieńki przepiłowane, czas wrócić do kotletów. W przenośni, a być może i dosłownie. Dobra, to robimy tak. Ja w ogóle z góry skreślam rzeczy, które nie są francuskie, czyli tak, sałatka z wędzonych piersi kaczek. Ale jednej rzeczy nie zauważyłem.
Ale to jest props, że nie mają w tym pałacu pizzy. Bo zauważcie, że w tych kuchennych rewolucjach, jakakolwiek by restauracja nie była, z jakimkolwiek po prostu jedzeniem, z jakiegokolwiek dowolnego rodzaju kuchni, zawsze jest ta pierdzielona pizza, a tutaj jej nie mają. To trzeba docenić, tak? Bo takich knajp już jest mało. Zostawiamy czy nie? Ręka do góry. Zostawiamy. Tak. Dania wegetariańskie, te pieczone, faszerowane, tylko na litość bez... Bez kary. Kary, bo to było jakieś i bez sałaty. Kary jarzynowy z kuskusem. Kto tak wariuje z tym kary tu? Ty? Nie. Ty? Nie, my lubimy. A to sobie jedźcie na zaplecze. Wy lubicie kary? To sobie jedźcie tam możecie sobie to jeść. Na zapleczu, a nie tutaj w tej restauracji. No tak agresywnie zabrzmiała Magda Gessler. Ale nie tu, dobrze? Pierś z kurczaka faszerowana serem i idzie? No nie, chyba. Można określić. To jest to, potem idziemy dalej. Mamy taką kolację. Jako pierwsze danie podamy sałatę nicejską. Ja bym bardzo chciała jednak, żeby sałaty były w miskach. Nikt wam nie powie, że dajecie mało za dużą cenę, a to jest zarzut wobec tej karty. Ona nie jest droga, ale ilości są bardzo małe. Ale jak będą dawać w miskach, to jest taki zabieg, żeby to się wydawało, że jest tego więcej? Czy Magdzie Gessler chodzi o to po prostu, że bierzcie miskę i macie wypełnić całą miskę sałaty, żeby to było dorypane? Będziecie dużo lepiej prosperować, jak będziecie dawały większej ilości jedzenia. No i potem jest zupa cebulowa, a potem jest jagnięcina po prowansalsku z rozmarynem, taka zamarynowana w winie, to marynatę zaraz zrobimy. I do tego będzie kuskus z rodzynkami i kurkumą i ratatouille. Także to już wiecie, jaka jest jutro kolacja. Dobra. Fajne menu, takie proste i lekkie dosyć mi się wydaje. I w ogóle to danie, ten ratatouille, tak? Ja w ogóle kiedyś, jak byłem mały, myślałem, że to jest danie jakby myślone na poczet tego filmu Ratatouille, o tym szczurze, co gotował. Ale potem się okazało, że jednak to jest prawdziwe danie. I ono fajnie wygląda. W sensie jest takie, bardzo dużo warzyw tam jest. No głównie tam są chyba warzywa. Ale wygląda bardzo ładnie to danie, jak oni to tak podają w tym takim, taka górka się z tego robi. No, fajnie to po prostu wygląda. Ciekawe, czy to jest dobre. Wszystko. Beata? Porozmawiamy? Idziemy na górę. Tu naprawdę jest pięknie. To miejsce w tym pałacu najbardziej lubię. Jaką rolę widzisz dla siebie w zamku? To, że mama ma odpocząć w ogóle i tak był całe plany, że ja będę w pałacu, żeby jakiś moment ona oddaje tego wszystko. No tylko, że tu się pojawia problem. Fajnie, że ta córka chce jakby odciążyć matkę, no nie, no super, no chce trochę zacząć przejmować ten interes i odciążyć po prostu mamę, ale nie całkowicie ją wykluczyć, no fajnie. Tyle, że ta mama całkowicie jakby nie ufa tej córce i ona nie chce jej oddać ani kuchni, ani zarządzania tym. Trzeba jakby tak usiąść, fajnie jakby one usiadły, ta matka z córką, i porozmawiały tak od serca. I najlepiej, żeby Magda Gessler przy tym była. Jak one zaczną między sobą rozmawiać, to wiecie, jak to wygląda, jak sam na sam z kimś rozmawiacie. A jak ktoś na was patrzy, ktoś słucha i ktoś ma coś do powiedzenia, no to tu już trochę inaczej jest. Czy ona po prostu uważa, że ty nic nie potrafisz i cię odsuwa od wszystkiego, uważając, że robi to najlepiej i robi to sama? Nie umie... Po prostu trochę być mniej obecny, tak. Nie umie oddawać odpowiedzialności w inne ręce. Tak. A umiesz zarządzać finansami takiego pałacu? Ty nie masz o tym pojęcia. Ty zarządzasz. Z mamą oczywiście. I jeżeli chodzi o kierowane pałacu, o mama, nie można jej... Dobrać. To jej dom. To też mam dużo szacunek dla mojej mamie, to jej wyniki, całe jej życie. No i to są bardzo ciężkie tematy właśnie. Wyobrażacie sobie, jak macie swój dobytek życia po prostu, no nie? Zarządzacie tym, pracujecie na to całe życie. Na pewno to kosztowało ją bardzo dużo wyrzeczeń, tą matkę. I po jakimś czasie musicie zacząć myśleć o tym, żeby przekazać to dalej. I to jest takie, kurczę, no można powiedzieć, że nikt się nie zajmie twoim interesem tak, jak ty byś się zajął swoim interesem. Bardzo to dwuznacznie zabrzmiało, nie miało tak zabrzmieć. Ale wiecie, o co mi chodzi, prawda? Zawsze jestem takim, kurczę, czy ta osoba sobie poradzi, kurczę, czy ta osoba jakby uszanuje to, co ja zrobiłem. Bardzo to są ciężkie tematy. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, jak wiecie, oddać
pracuję na coś kilkadziesiąt lat, kilkanaście i muszę to komuś oddać. Kurczę, ciężkie tematy. Dobrze, Beata, no ja postaram się porozmawiać z mamą, ale żebyś robiła ty, żebyś zaopatrzenie zajmowała się ty, żeby organizacją pracy, żebyś zajęła ty, żebyś podzieliła rolę i odpowiedzialności tutaj. No ona będzie tą damą, która daje twarz temu miejscu. No, dużo ludzi jej uwielbiają, bo to jest dama tego pałacu. Jest dama tego pałacu, tak? Jest dama, proszę. Ale swoją drogą przepiękny żyrandol tam wisi. Zawsze mi się to podobało, takie ogromne żyrandole. Takie wiecie, z tymi kryształkami. Super to wygląda. Dobrze, Beata, no to może powoli to zrobimy takich, bez takich drastycznych rewolucji, tą rewolucję. Idziemy na dół do kuchni. Rewolucja się dzieje. Zapraszam. Na szczęście obyło się bez łez. I oby tak dalej. No, chyba że wielkie wzruszenie wzbudzą jak zwykle cebule. No i co się dzieje? No i co się dzieje, wariaty? Co tam? Co tam, jak tam na kuchni? Ale tutaj trzeba przyznać, że oni mają taką ogarniętą tą kuchnię. Nie mają kucharek, które tam nie wiedzą, co robią zupełnie. Tylko faktycznie ogarniętą kuchnię, więc wystarczy troszkę popchnąć tą realizację tego całego projektu. I kurczę, to będzie sukces murowany. O, a powiedziałam, że nie chcę być przy cebuli. O, czosnek obrany? Obieracie. Tu wstawiamy rosół z warzywami. Dodajemy liście laurowe, ale w zasadzie tylko liście laurowe, dlatego że wszystko inne dodajemy potem. Dobrze, utłuczcie w moździerzu czosnek tymianek i tym będziemy nacierać jak mięcinę. Oj, przynajmniej mają tutaj wyposażoną tą kuchnię. Niektóre kuchnie na przykład w czwartym dniu już wydają tą kolację, się okazuje, że oni nie mają moździerza nawet. Tymianek. Liści laurowych. I teraz tu proszę to z czosnkiem zrobić jedną masę. I to jest marynata. Zupę cebulową wywar muszę mieć dzisiaj, kończymy ją jutro. Zostawić mi wywar i dalej sobie poradzimy. Dziękuję bardzo, życzę miłej nocy wszystkim. Dziękujemy, do widzenia. No to miłej nocy i widzimy się kolejnego dnia. Tylko żeby tutaj się nic nie wykrzaczyło. Bo wiecie, mają zrobić wywar, mają zrobić to, tamto, sramto, a tu się okaże nagle, na ostatnią chwilę, że czegoś nie ma na przykład. I co wtedy? Jesteśmy w dupie. Widać, że potencjał w kuchni jest, ale reszta? Szkoda gadać. Czy naprawdę nikt nie potrafi zmienić panujących tu zasad? To są, pani Elżbiety, zasady, których nie ruszamy. Pani Elżbieta neguje i stawia na swoim. Cały czas. Pod każdym względem. Tak? Na przykład? Przychodzą klienci, chcę na szybko, prawda, uprzątnąć coś tam sobie szybciutko, ale zostaw to. Ja to zostawiam, bo ja wiem, że ja nie wygram. Nie rozumiem. Znaczy, nie pozwala ci sprzątać, tak? Na przykład. Ale dlaczego? Bo ona tu rządzi. Tak. A jak córka na to reaguje? Z panią Beatą prościej jest się porozumieć niż z panią Elżbietą. Pani Beata nie ma tych zasad jeszcze. Bo jest młodsza, ma troszkę inne podejście. Mniej takie restrykcyjne. Tylko pytanie, czy to też dobrze, nie? Osoba, która ostatecznie wydaje decyzje i te decyzje nam nie są po naszej myśli, no i ta osoba, która nam przeszkadza, prawda? Więc my musimy zrobić, że to, co nam przeszkadza, nam sprawia przyjemność. Ja to postaram się zamienić w ten sposób. Spróbujmy taką politykę. No to spróbujemy, dobrze? Dziękuję bardzo. Zmiany w hierarchii dopiero zapowiedziane, zmiana wnętrza już idzie pełną parą. Ale muzyka taka kuchenno-rewolucyjna tutaj gra, także widać, że to normalnie agent specjalny 007. Mi się to w ogóle kojarzy z jakimś Mission Impossible albo coś w tym stylu. Bardzo podobna muzyka, tak teraz mnie olśniło akurat. Niezłe ludzkie zamieszanie, niezły ludzki bigos. Beatka, Ela, cała załoga. Pomieszanie z poplątaniem. Jutro z tego ma być restauracja. Ale Madzia jest tutaj pozytywnie nastawiona i jej to się podoba. Podoba jej się praca z tymi kobietami. Tutaj będzie sukces. Tu będzie sukces. Jedna rzecz na pewno jest wygrana. Nie żyje kuchnia francuska. Ewidentnie czuć ją wszędzie. Czy wreszcie wszyscy się dogadali? Czy kobiety znalazły sposób na swoje role w tym miejscu? Bez mężczyzny. Pamiętajcie, to miejsce pełne kobiet. I cudowne. Poza w sumie tym jednym kucharzem, który tam jest. Nie zapominajmy o nim. Jest jeden rodzynek, ale tu inne pytanie powinna Magda Gessner zadać, bo nie to, czy one się tam dogadały, czy każda znalazła swoją rolę, bla bla bla, tylko czy matka z córką się dogadały o przejęciu obowiązków. Tak jest, zapachów. Na początek za sprawą cebulowej. No.
To jest pałac. Ja się czuję wreszcie w pałacu. Ubrałam się na pałacowo i ruszam do pałacowej kuchni. Magda Gessler, żeby tak podkręcić swoją pozycję, to mogłaby się ubrać na tą taką finalną kolację w jakąś taką długą suknię, jak wiecie, jak jakaś księżniczka Disneya. I to już by w ogóle było, wiecie, księżniczka w pałacu. No i jak to idzie, proszę państwa? Cebulowa? Całą, tą bułgałkę? Tak, tu tak. Poproszę jeszcze wino. Pani Magdo, połowa? Całe. No niech on to się teraz zagotuje z tym winem. I tutaj poproszę zetrzeć mi połowę tego sera, połowa do grzanek. Dobrze. A resztę do zupy? Tak. Nie wiem, czy też tak macie, bo pewnie każdy ma jakiś swój ulubiony element na przykład tego programu, ale moim ulubionym elementem jest to, jak pokazują na tej kuchni, jak w tych wielkich garnkach są jakieś zupy albo jakieś dania, które oni potem będą tam podawać wśród gości. I jak są te takie ogromne gary wypełnione jedzeniem. Tak mi się to podoba. No, idealno. Dodałeś karmelu? Tak. Zaczynamy doprawiać. A biały pieprz? Odpowiednia dawka wyśmienitych przypraw. Oto klucz do właściwego smaku. To się zawsze daje zioła na końcu. Ponieważ w momencie, kiedy się gotuje, wszystko tracą swoją woń. Zioła, pieprz, wszystko dajemy na koniec. O, czyli dobrze myślałem. Bo ja generalnie nie jestem jakimś specem w kuchni. Nic z tych rzeczy. Chociaż błędnie ludzie moje filmiki oceniają, bo myślą, że ja recenzuję dania albo coś w tym stylu. Nic z tych rzeczy. Ja jestem prosty chłopak, który nie gotuje jakiś nie wiadomo co. Właśnie, żebyście ludzie nie myśleli, że ja recenzuję dania czy te restauracje. Ja nie jestem recenzentem. Ja po prostu oglądam sobie odcinek pierwszy raz i tak naprawdę widzę pierwszy raz to, co wy widzicie pierwszy raz. Dlatego stąd moje reakcje mogą być czasami niejasne, albo czasami żartuję, a ludzie nie wiedzą, że ja żartuję, albo specjalnie podkręcam coś i palnę coś głupiego. Dlatego muszę chyba dodawać jakiś taki, wiecie, jakiś banerek na samym początku filmu, żeby ludzie nie myśleli, że ja będę tutaj recenzował dania. Na promocję, yes. Co będziemy dawać? Rillet z listkiem laurowym jako dekoracja, gruba sól i czarny pieprz. Na bagietce. Dobrze. Mhm. Francuskie kanapeczki mają podbić pobliską Częstochowę, której mieszkańcy chyba nie będą się zbyt długo bronić. Idziemy na promocję? No tak, teraz, no już! Oj, te kanapeczki, jakby co, to ja, proszę pani i druga pani, ja wam podam adres, to mi też możecie tą jedną kanapeczkę przynieść, albo dwie, ewentualnie całą tackę. Dobry wieczór. Chciałbym zaprosić państwa na promocję naszej nowej francuskiej kuchni, pałacu w Nieznanice. Zapraszamy państwa serdecznie. Możemy się przepisy francuskie jeść po prostu. Dziękujemy bardzo. Chcemy bardzo serdecznie zaprosić pana do pałacu, do Nieznanic, Sobieskiego 22. Ale rozumiecie, ile taki pałac musi kosztować? Ja sprawdzę na internecie teraz tak przy okazji, czy jest gdzieś jakby kwota, tak mniej więcej, ile taki pałac może kosztować. O! Znalazłem pewną informację ciekawą bardzo, ale to może powiem wam na końcu filmu dopiero, co znalazłem. Proszę próbować, jesteśmy ciekawe, czy smakuje. Pycha, bardzo dobrze. Pycha, proszę bardzo. Proszę spróbować i przy okazji chcemy zaprosić serdecznie do Pałacu do Nieznanic. Warto przyjechać na francuską kuchnię, którą warto spróbować. I zapraszamy. Bardzo jak dobrze. Smakuje, bardzo proszę dobrze. Mi powiedzieć. Dziękujemy proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękujemy. Powrót w samą porę, żeby jeszcze przed kolacją ostatecznie ustalić pewne kwestie. Czyli wszyscy trafią ostatecznie teraz na dywanik do Madzi. No to kobiety będą miały kolejny stres przed wielką kolacją. Teraz tak, pani Elu, oni się wszyscy obawiają jednej rzeczy, że pani jest jednak królową angielską, Elżbietą. I że tutaj te wysiłki wszystkie, które są obecnie, po moim wyjeździe, pani znowu będzie zmniejszać porcje i dawać po łapach. Klapsy. Pani Magdo. Tak będzie pani robić. Nigdy tego nie robiłam po pierwsze. No i nie zmniejszała pani porcji? A zmniejszałam porcję, tak. No to znaczy tak, tak pani dlatego, robiła. Bo to była moja postawa, powiedzmy, nazwijmy to do dnia dzisiejszego. Obiecuję, że tego więcej nie będę robić. O, ja bym jej nie wierzył tutaj. Jeśli nikt nie będzie tego pilnował za nią, to nie wiem, czy ona tak nie wróci do starych nawyków. To pójdzie i koniec. Bo rozumiem, że trzy panie będą tu rządzić, tak? Zgadza się pani, pani Elżbieto? Jaki zakres obowiązków ma Viola? Viola Ja bym chciała, żeby ona odpowiadała za zakupy, za listę zakupów,
realizację zakupów, żeby zrobiła Beata. Natomiast jeżeli chodzi o cenę i kalkulację dań i tak dalej, chciałam, żebyś robiła to ty i żebyś nauczyła tego Beata. Tylko pani królowa tutaj nie chce być i czuć się odsunięta od tego biznesu. Więc ona z tym nadal może walczyć. Ale to zobaczymy. Ja jakby nigdy, jak wiecie, nigdy nie skreślam tych ludzi w kuchennych rewolucjach. No tak też i tutaj. Proszę bardzo. Natomiast ja bardzo cię proszę, żebyś te rzeczy się królowały. Jeśli masz do nich jakąś rzecz, wszystkie trzy zbierajcie się w tym zaczarowanym kominkowym saloniku i w ten sposób róbcie. No i mamy jakiś kompromis. I chodź. Proszę, błękitny pokoik jest tylko dla was. A mogę zobaczyć to mięsko? Bardzo dobrze to wygląda. Trzeba tak zlać ten sos z butelką białego wina. Kurde, ale czajcie, że oni mają bardzo udaną tą kuchnię. Wszyscy ci ludzie, którzy tam pracują, są bardzo udanymi kucharzami. I oni przez te wszystkie lata praktycznie nie zarabiali. Znaczy coś tam zarabiali, no bo musieli to wszystko utrzymywać. Ale ta pani powiedziała chyba na początku, że to jest wszystko tak na skraju. Kurczę, strasznie ci kucharze się marnowali tutaj jak dotąd. Magda Gessler to jest naprawdę czasami bohaterka. I tym jankiem. Jest nieźle. Jest nieźle, ale więcej winka musimy dodać. Dawać jeszcze tym Janek. Teraz jest to inna bajka. Nie zagotować i zalać. Tak, ale zrobimy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie. Weźmiemy to mięso i zrobimy z tego porcję. Jest okej. Możesz. Średnio wygląda apetycznie to mięso, jak mam być szczery na tej blaszce, ale kurde, to pewnie będzie miało tyle smaku. Będzie taki mięsny smak, plus te wszystkie przyprawy, plus ona zalała to tą zalewą, to jest, ja myślę, że to będzie tak dobre, kurde. Aromatycznie i naprawdę apetycznie. Wszystko gotowe. Powoli można zaczynać. Dobry wieczór. Witam serdecznie. I wszyscy ludzie oczywiście tak elegancko ubrani, no bo wiecie, pałac, kolacja w pałacu, Magda Gessler, kamery. Tymczasem nieco muzealne wnętrza pałacu przeszły prawdziwą metamorfozę. Wcześniej było tu niby słonecznie, ale wcale nie ciepło. Teraz zrobiło się przede wszystkim elegancko. Przestały dominować agresywne czerwień i żółć, zastąpione przez nienachalne pastelowe barwy ścian i optymistyczną zieleń roślin. To samo dotyczy stołów, od tej pory nakrytych szacowną bielą. Również obrazy na ścianach nie są już przypadkowe. Teraz opowiadają historię pałacu. I okej, w ogóle napiszcie mi w komentarzu, czy podoba wam się ta zmiana tego wystroju. Ale jak mam być szczery, to na pewno ładniej to wygląda, ładniej. To jest słowo klucz, ładniej to wygląda, czyściej, tak bardziej wiecie, sterylnie, ale moim zdaniem przez to, że tu jest brak kolorów jakichś takich, wiecie, mocniejszych, to zabrało to trochę uroku z tej poprzedniej kuchni. Nadal to nie wygląda źle oczywiście, ale no tak jak mówię, troszkę jakby tak serca odjęto. Najwyższy czas zacząć jej nowy rozdział. To jest dzisiejsza największa niespodzianka. A niespodzianka okazuje się naprawdę spora. Było po prostu nijako, że tak powiem. Nie miało to klimatu i charakteru, a teraz rzeczywiście widać dużą zmianę. A, no to może ja mam trochę inne gusta po prostu. No to trudno, no wybaczcie. Robimy tak, grzanki na talerz i w koło. I zupa i wychodzi, żeby nie czekała, bo najważniejsze, żeby była gorąca. Ja chciałam teraz tylko chwilę, przepraszam. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest ten akcent jeszcze najbardziej prowansalski, że zawsze będziecie mogli tu znaleźć prawdziwą jagnięcinę pieczoną w białym winie i occie tymiankowym. Boże, jak to w ogóle brzmi, jagnięcina w białym winie i occie tymiankowym. Ładnie to brzmi, aż tak, kurczę, aż chce się tego spróbować. Rarytasów tyle, że aż trudno wybrać. A co smakuje najbardziej? Niezdecydowanie zupa. Bardzo smaczna była. Zapach rewelacyjny z tym roztopionym serem.
No to bardzo dobrze. Najbardziej mi smakowała jagnięcina. Mięciutkie mięso, dobrze doprawione. Przypieczona, pyszna, lubię kupiącą. Czuję, że to będę to funkcjonować. Daje mi to siłę, że już czuję, że to będzie restauracja. No i to jest najważniejsze, że ta kobitka jest zadowolona z tego. Jeszcze niech jej mama będzie zadowolona i mamy tu sukces. Pałac w Nieznanicach ponownie. Bardzo jestem ciekawa, czy kuchnia jest tak samo pyszna, jak wtedy, kiedy stąd wychodziłam. Czy córka czuje się dobrze w obecnej sytuacji? Ja nadal jestem, cały czas jestem pod wrażeniem, bo to koniec odcinka jest. Ja jestem nadal pod wrażeniem, jakie to jest ogromne wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Będę chciała zupę cebulową i potem jagnięcinę, tak? Jasne. A pani po obiedzie? Sałatkę. A co jedłyście na obiad? Sałatkę. Mam pytanie, no i co myślicie o sałacie nicejskiej? No, smakowałam. A teraz jakby tak powiedziała, że no wszystko fajnie, tylko małe porcje. I wtedy Magda Gessler by się zrobiła taka czerwona, zaczęłoby wszystko parować. Jest dobra, trochę za dużo gałki. No do zupy cebulowej ja się akurat osobiście nigdy nie przekonałem. Nie potrafiłbym tego zjeść na przykład całego. Ja wiem, że to jest głupi powód, ale no za dużo tej cebuli w zupie cebulowej. No po prostu, no nie jakoś nie moje smaki. Jak widzicie? No mam nadzieję. Proszę bardzo. Mam nadzieję. Powiedz mi, a co się najbardziej sprzedaje? Jagnięcina właśnie. Tak? I najbardziej smakuje. I zupa cebulowa. Kocha. No i dodanie naprawdę szapoba. Dobrze, panią Elżbietę, ciebie i Beatę. Czyli teraz będzie mówione coś w stylu, no wszystko pięknie, jak się interes kręci, czy jest super, no bardzo dobre jedzenie. Dobry wieczór. Proszę bardzo. I co pomyślicie o waszej nowej kuchni? Nasi klienci są zadowoleni. Mhm. Przychodzą z ciekawością. Mhm. I co wybierają? Dużo jagnięciny. Tak. Bardzo są zadowoleni. No nie dziwię się, kurczę, bo ta jagnięcina naprawdę wyglądała tak zarąbiście. Voilà! Wielkie brawa, podpisuję się obiema rękami. Pod tą rewolucją będzie super, bo już jest dobrze. Okej, i teraz tak, bo tak jak mówiłem, znalazłem coś. Z jednej strony, jak wpiszecie pałac w Nieznanicach, restauracja, no to wyskoczy wam, tak naprawdę pierwsze co wam wyskoczy, to pałac w Nieznanice, restauracja, czyli tak jakby to istnieje cały czas. Znalazłem ogłoszenie tak jakby sprzedaży Nieznanice Jana III Sobieskiego, czy to jest ten adres? Tak, to jest ten adres. Tutaj jest lokal użytkowy na sprzedaż, 2251 metrów kwadratowych, 11 milionów, to jest jakieś stare ogłoszenie w ogóle, ale cały czas jest tutaj, więc może to jest po prostu ogłoszenie zanim to ta pani kupiła? Nie, raczej to by było mało możliwe. No w każdym razie jest takie ogłoszenie cały czas na internecie, raczej nieaktualne, ale jest, także nie wiem co o tym myśleć, ale dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku z Kuchennych Rewolucji, no pewnie za kilka dni, no dodajemy to cały czas.